Witajcie moi drodzy, z tej strony Falc00n, a to jest Overwatch. No i dzisiaj czas najwyższy na przetestowanie Sombry, czyli nowej postaci, na którą bardzo długo czekaliśmy, tak jak dobrze wiecie. No i we wtorek, troszkę wcześniej niż myślałem, pojawiła się Sombra w końcu na PST, czyli serwerze testowym. No i dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się właśnie pokazaniem gameplayu tej postaci. Pokażę wam, jak wygląda nią rozgrywka, jak działają umiejętności dokładnie już w samej grze, ale zaczniemy od czegoś bardzo ważnego dla wielu osób, czyli właśnie od dodatków kosmetycznych, od skórek, pus i wszystkiego tego, co sprawia, że na naszych twarzach jest jeden wielki banan, a nasze portfele tutaj in-game'owe są dużo mniejsze. Także zaczynamy, słuchajcie, od skinów właśnie. Mamy oczywiście skórkę klasyczną, która wygląda, szczerze mówiąc, naprawdę ładnie i ta Sombra jest jedną z ładniejszych, jaką tutaj, moim zdaniem przynajmniej, zobaczycie, chociaż mam swojego faworyta troszkę innego. Także mamy właśnie tutaj klasyczną skórkę. Dalej mamy nocze, czyli to co lubię, już sobie kupiłem tej na PST tę skórkę, jedna z ładniejszych moim zdaniem, naprawdę. O dziwo, jest to skórka rzadka, to znaczy taka, wiecie, niebieska, czyli no za 75 tych kredytów tutaj in-game'owych możecie sobie kupić naprawdę ładną skórkę. W ogóle trzeba przyznać, że te skórki tutaj podstawowe są dla Sombry naprawdę wykokszone w porównaniu do tego, co widzieliśmy w przeszłości. Jakby te podstawowe skórki niebieskie za 75 zł, one zazwyczaj są po prostu innym wariantem kolorystycznym tego, co widzimy normalnie. Tutaj też rzeczywiście tak jest, ale widzicie, że troszkę tych detali takich innych jest więcej. Troszkę więcej charakteru mają rzeczywiście te skórki. No i trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę ładnie. Jest to duży krok do przodu względem na przykład Fary, Any, która miała te skiny bardzo biedne. Teraz przechodzimy do skinów już epickich. Tutaj mamy błąd w systemie. No bardzo fluorescencyjna Sombra, w ogóle właśnie takie klimaty tutaj będą dominować. Ona jest bardzo kolorową panną tutaj. No te skiny troszkę mniej mi się podobają, przez to właśnie, jak są bardzo kolorowe. Tutaj mamy za to jeden z tych skinów, który bardzo mocno odbiega od podstawowego filmu, podstawowego motywu postaci. Mamy tutaj taką bardziej plemienną, można powiedzieć, plemienną Sombrę, Sombrę Los Muertos, także z tego gangu meksykańskiego, który buszuje gdzieś tam w Dorado. Też ciekawa opcja, myślę. Przyjemna. No i na końcu mamy cybernautkę, czyli też kolejny skin, który bardzo mi się podoba, aczkolwiek jednak ostatecznie gdzieś na końcu chyba wolę tę tutaj piękną noczę. Nie wiem, jaki to jest język w ogóle, także mogę to źle czytać. No i mam jeszcze cyberwszczepy, czyli oczywiście wariant kolorystyczny cybernautki. Lecimy dalej, emotki. Podstawowa no jest bardzo biedna, ale to się można do tego generalnie przyzwyczaić. Później mamy dwie emotki, które wykorzystują różne animacje. Takie zawsze są mile widziane moim zdaniem. To jest tutaj arcydzieło i teraz Skysong, jak widzicie. Bardzo przyjemne. Pojawia się też nasze logo tutaj Sombry, ta czaszka trupia. No i mamy jeszcze Momento, która jest troszkę biedniejsza, no ale kto co lubi. Przechodzimy dalej, mamy tutaj zwycięskie pozy. Co możecie zauważyć już teraz? Mamy tutaj hakowanie, lewitację i przyklęknięcie, ale nie ma nowej pozy, znaczy generalnie nie ma dwóch poz. Czekajcie, przyklęknięcie to może być poza siedząca, tak mi się wydaje, także... Co ja mówię? Przecież to emotka. Tak, dwie opcje, dwie rzeczy. Po pierwsze, Sombra nie ma na razie emotki siedzenia, a druga opcja, sprawa to to, że nie ma pozy z Halloween, czyli nie ma tutaj tej grobowej Sombry, której by tam jakoś tam, nie wiem, ręka czy karabin wystawał z ziemi. To pewnie zobaczymy gdzieś za rok. Mamy oczywiście tutaj kwestie, to wam już zostawię do obczajenia, kiedy będziecie mieli dostęp do postaci. No i mamy różne też graffiti, no wiadomo, tutaj to tego się zawsze dużo pojawia, to też sobie przejrzycie dokładnie. Oj, wyszedłem tutaj z tego. No i prezentacja zagrania, nawet ta podstawowa, muszę powiedzieć, że jest całkiem przyjemna przez to, że pojawia się właśnie ten tutaj motyw cybernetyczny hakerki naszej. Później mamy hakowanie. Po raz kolejny czaszka. Bardzo charyzmatyczna postać, nie ma co. To jest świetne, pokazuje no przeepicki ultimate Sombry. No i dalej niewykrywalna, też bardzo przyjemna prezentacja zagrania, bardzo mocno wskazująca na skrytobójstwo Sombry. No i na końcu oczywiście przyjrzymy się broni, złotej broni do Sombry. Ona wygląda w ten sposób. Całkiem, myślę, przyjemna. Macie te elementy takie zależące od skórki, to są generalnie te białe. Gdybyście na przykład mieli, teraz sobie wybierzemy, słuchajcie, skórkę podstawową i pokażę wam, że widzicie? Tu... A, okej, czyli ten element po prostu jest biały w tym momencie. Normalnie też jest biały. Ej, oni zmienili wygląd broni chyba, przynajmniej tutaj. Widzicie? Tutaj jest niebieskie to. Także nie wiem, o co chodzi do końca, ale mniejsza. W każdym razie wybieramy nocze i tymczasem przechodzimy już do gameplayu postacią, aby nie przedłużać zbędnie. Także do zobaczenia zaraz. Także mamy wieżę Lijang, moi drodzy, no i mapa nam się wylosowała idealna, jeśli chodzi o wygląd tutaj tego tła. Ach, jak cudownie ta Sombra tutaj wygląda na właśnie tle tak dużej metropolii, tak dużego miasta. Tam jakieś samoloty jeszcze lecą, coś. Pięknie wygląda, naprawdę przepiękna jest ta ciemna Sombra. Bardzo, bardzo klimatyczna. No i tutaj myślę, że doskonale się spodziewacie tego, co zobaczymy w tym meczu. Gramy oczywiście w trybie 6 na 6, bez ograniczeń. Także no, tutaj na serwerze testowym ludzie są po to, ażeby przetestować Sombrę. No i też tutaj to widzicie właśnie. Zobaczę jeszcze... No, jeden Zenyata się wyłamał tutaj od tej zasady, więc Zenyatę zobaczymy. No i słuchajcie, będziemy cisnąć, będziemy próbować coś tutaj zrobić. Generalnie spodziewamy się też w wrogim zespole... Tutaj widzicie, Sombra może sobie hakować apteczki generalnie. We wrogim zespole też się spodziewam dużo Sombr, więc możecie no czuć, że tutaj będzie strasznie duży chaos. Słuchajcie, tak jak mówię, Sombra może hakować sobie apteczki w ten oto sposób, dzięki czemu one dużo szybciej się regenerują i przeciwnicy nie mogą ich używać, także mega sprawa. Mamy też translokator, to jest takie urządzonko, które sobie rzucamy. Ono działa przez 15 sekund i możemy w ciągu tych 15 sekund kliknąć jeszcze raz E, żeby... Tak jak widzicie, przenieść się do tego miejsca, także możemy sobie fajnie kampić apteczki. Tak jak widzieliście przez chwilę tutaj, widzieliśmy tę Sombrę przez ścianę i to było dlatego, że ona miała poniżej 50% zdrowia. To jest generalnie pasywka Sombry. Tutaj damy sobie dla bezpieczeństwa, gdyby trzeba było wrócić i ogarniemy co i jak. Także jeśli przeciwnik ma niewiele zdrowia, poniżej 50%, to nasza pasywka sprawia, że my go będziemy przez ścianę widzieć, tak jak tutaj. Przez chwilę było widać Sombrę, ale złapała słuchajcie, apteczkę tutaj. Także w sumie tę apteczkę warto będzie schakować. Nie wiem, czy już to zrobili. A, widzicie, ona jest w tym momencie schakowana przez wrogą Sombrę, więc my z niej nie możemy korzystać. Co jest, przyznaję, bardzo słabe pod tym względem, że generalnie ja myślałem, że będzie można ją jakby skontrować, jakby zrehakować, w sensie, że mogę ją odbić, prawda? Niestety nie ma takiej opcji, to troszkę jest takie, no, nie wiem, średnie dosyć, bym powiedział. Ale no, ale okej. Dobra, to sobie podhakujemy jeszcze, rzucamy apteczkę, znaczy translokator i w tym momencie użyjemy kolejnej zdolności naszej. Aj. Kolejna nasza umiejętność, czyli... moi drodzy, kamuflaż. To jest zdolność zapewniająca, pierwsza zdolność w Overwatchu zapewniająca niewidzialność. Aj, zniknęła nam Sombra. No, zabiliśmy tutaj. No widzicie, to jest najgorsza sprawa, że tego nie da się odhakować. To troszkę boli, przyznam, ale tam widzę, że nasi już przejęli. Tej Sombry wszystkie znikają. No i zaraz wam pokażę ultimate'a, a to jest ultimate. Ultimate generalnie sprawia, że obszar naokoło nas wybucha, znaczy generalnie pojawia się taka bańka cybernetyczna, która wycisza wszystkich naokoło. Ja generalnie wiem dokładnie, że omawiałem te umiejętności w filmie prezentującym Sombrę, ale zdaję sobie sprawę, że wiele osób będzie szukało właśnie typowo gameplayu Sombrą i tutaj też chcę takim osobom co nieco wytłumaczyć, jak ta postać działa, jak wyglądają te umiejętności. Zresztą myślę, że value tak czy inaczej jest, ponieważ nie pokazywałem bezpośrednio w grze tych umiejętności wcześniej. Mówiłem bardziej z pozycji takiej teoretycznej, kiedy poznaliśmy tylko opis, jak one dokładnie działają. Słuchajcie, generalnie jeśli używamy kamuflażu, oczywiście Sombra wtedy szybciej się porusza. To jest przydatne, ale bardziej do rozpoczęcia walki, aniżeli do ucieczki. Chyba że uda wam się kupić chwilę, kiedy nie będziecie otrzymywać obrażeń. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że jeśli zarówno przy hakowaniu, jak i przy kamuflażu obie te umiejętności mogą zostać przerwane w momencie, w którym dostajecie obrażenia. Także no, tak jak mówię, na początku lepiej sobie użyć tego, żeby się troszkę przyspieszyć, ewentualnie gdzieś wcześniej przed przeciwnikami. I możecie właśnie, tak jak teraz widzicie, schakowałem przeciwną Sombrę. I to sprawia, że ona nie może używać zdolności. Hakowanie właśnie troszkę mało wam wytłumaczyłem na razie. Generalnie tak, możemy hakować apteczki, tak jak mówię, wiecie już jak to działa. Możemy też hakować wrogich bohaterów i to na chwilę, podobnie jak nasz ultimate, wycisza po prostu przeciwnika, uniemożliwia mu użycie nowych zdolności. To znaczy, jeśli już coś tam wcześniej użył, to raczej będzie mógł to zrobić, ale jeśli nie użył, to już nie użyje przez te parę sekund, kiedy zdolność trwa. A i to jest hakowane. Kurde, całe HP zebrała sobie. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o hakowanie, to hakowanie wieżyczek. Możemy też to robić, oczywiście chodzi tutaj o wieżyczki Torbjorna, Bastiona. Możemy tylko schakować w sposób, w jaki hakujemy bohatera. A tutaj powinienem sobie w sumie rzucić najpierw to. Skakujemy. I teraz możemy pójść. A ona tutaj jest, ok. No i widzicie, w ten sposób to działa. Zapewnia to nam niesamowitą bezpieczeństwo, ponieważ możemy to sobie ciągle rzucać, odnawiać. Wchodzimy znowu do akcji. Generalnie jest taka jest podstawowa taktyka, podstawowy sposób działania Sombry. Widzicie, znowu coś zabiliśmy, cofamy się do apteczki, czekamy, możemy sobie odnowić hakowanie, czekamy sekundę jeszcze na translokator i znowu na kamuflażu wjeżdżamy do akcji. Bardzo, bardzo dynamiczny sposób rozgrywki. Widzicie, nawet ta Sombra nie zdążyła zareagować, nie wiem czy ogarnęła sobie ten sposób gry. Dobra, 2 sekundy nam zostają, cofamy się, lepiej grać bezpiecznie. Bardzo, bardzo właśnie dynamiczna zabawa jest tutaj Sombrą, bardzo mocno polega na harasowaniu przeciwnika i troszkę wydaje się to mocne, będzie trzeba ogarnąć właśnie kontry na Sombrę i bez wątpienia ona ma taką kontrolę, że myślę, że Sombra tutaj będzie się pojawiać nie raz, nie dwa w Overwatchu, także możecie przygotować się na to, że będzie to postać zdecydowanie dominująca metę. Na szczęście i Boże, teraz jak sobie wyobrażam, to jaki to byłby pain in the ass. Na szczęście w Overwatchu na rankedach już nie ma tego przeklętego braku limitu, który na początku był jednym z, wiecie, kluczowych założeń Overwatcha. Tutaj miała być wolność, miała być mnogość kompozycji, które można stworzyć, ale okazało się to bardzo ciężkie, po pierwsze do zbalansowania, po drugie dosyć oporne w sposobie działania, takie nieprzyjemne w wielu przypadkach. Dopóki gracze stosowali powiedzmy maksymalnie 2 kopie jakiejś postaci, to było to ok. W momencie, w którym pojawiało się 6 Winstonów, no to zabawa się kończyła. Ja w przeszłości nie śledziłem wtedy jeszcze sceny esportowej Overwatcha, teraz szczerze mówiąc też troszkę mało, ale zdarzyło mi się coś zerknąć i teraz wygląda to ok. W przeszłości nawet nie chcę wiedzieć, bardzo się cieszę, że nie doświadczyłem tych czasów, bo musiało to być bardzo, bardzo kulawe. Ja tylko gdzieś tam pamiętam jakieś tu i ówdzie mecze, no i było to bardzo biedne. Słuchajcie, tymczasem szukamy kolejnego meczu, zagramy sobie jeszcze jeden, także już do zobaczenia za chwilę. A tym razem, moi drodzy, widzimy się na Kings Row. Kings Row, czyli kolejna metropolia, znowu bardzo trafnie, jeśli chodzi o tematykę. Kurde no, zobaczcie teraz jeszcze jak pięknie się prezentuje ta Sombra na tle ognia tutaj, lawy z właśnie tej, bo ja wiem, kurde, co to jest właściwie fabularnie, to też trzeba zgłębić. Dosyć mocno mi to przypomina w sumie Volskaya Industries, tam też w pewnym momencie wchodzimy do fabryki, prawda, Volskai. I tutaj też, no macie miasto i w pewnym momencie wchodzimy do jakiejś kurde mori właściwie, do jakiejś wielkiej fabryki. Bardzo jestem ciekawy co tam tworzą, muszę cholercia zgłębić. Właśnie, ja to mówię już któryś raz, ale naprawdę, kurde, ciekawie wygląda ten Overwatch fabularnie. Słuchajcie, gramy w obronie, także będzie W sumie Sombra w obronie? Czy Sombra będzie się sprawdzać w obronie? Może całkiem nieźle się sprawdzać właśnie z tego względu, że może sobie hakować tej apteczki. Co jednak ważne, jak zauważyliście, w tym momencie nie mogę tego zrobić. To dopiero będzie dostępne w momencie rozpoczęcia gry. Także jeśli chcecie przejąć na przykład jakąś apteczkę na terenie wroga, blisko jego spawna, to zawsze można zrobić coś takiego, że rzucacie sobie troszkę wcześniej teleporter, czekacie na rozpoczęcie, szybko hakujecie i się cofacie do bezpiecznego miejsca. Takie sposoby można też sobie ogarnąć. Generalnie, jeśli chodzi o sposoby gry Sombrą, to to się będzie bardzo, bardzo zmieniać. O, i tutaj mamy kontrę. Kontrę numer 1 na Winstona, na Sombrę właśnie. Będzie nią Winston. I o tym też wam już teraz mówię, zapowiadam. Co prawda ona ma możliwość ucieknięcia przed Winstonem, ale ona jest troszkę ograniczona, ponieważ nasz translokator ma dużo większy cooldown aniżeli skok Winstona, także na to uważajcie. Nie dajcie się zwieść, nie uważajcie tutaj, że Sombra jest zupełnie OP postacią, która nie ma sobie równych, bo tak zdecydowanie nie jest. Oj, shit. Ale mnie tutaj wykrył, a ja się nie zdążyłem cofnąć, zapomniałem zupełnie, że mam taką możliwość. Także bardzo szybko przejmują nasz punkt. No i mówię, no, bardzo dobre jest to i bardzo mi się podoba to, że kamuflaż Sombry działa, nie działa defensywnie. To jest umiejętność typowo ofensywna, ewentualnie taka użyteczna, która może nam pozwolić na szybsze dotarcie do walki, prawda, w sensie ze spawna po śmierci, ale generalnie defensywnie praktycznie nie użyjemy tego, ewentualnie możemy mieć taką okazję, jeśli uda nam się na chwilę gdzieś tam skryć. Tutaj sobie schakujemy, zarzucimy translokator. Teraz sobie o tym pomyślałem. Uważajcie na to. Generalnie translokatora nie można zniszczyć. O tym wam mówiłem w poprzednim filmie o Sombrze. Ale co ważne, można go skampić sobie. Także uważajcie na to, że jak Junkrat zauważy, i to być może będzie kolejna kontra na Junkrata, znaczy na... O, patrzcie jaka cwana, schakowała nas w momencie... Oho. O nie, schakowała mnie jedna, druga mnie ostrzeliwała. Ale to było bardzo mądre z jej strony. Ta pierwsza Sombra schakowała mnie w momencie, w którym ja przeładowywałem, także... To będzie naprawdę mocne, bo to hakowanie trwa chwilę oczywiście, ale w momencie, w którym przeciwnik nie może nas zaatakować, nie może nam zadać obrażeń, a walczymy solo, no to może być naprawdę ciekawe. Oj, tak słabo to się odbiło. Też zwróćcie uwagę na to, że ta bomba się nie... Oho, schakowała mnie znowu, mówię. Oj, uciekamy od tej Mei. Użyję sobie niewidzialności. Oj shit. No widzicie, nie jest aż tak super łatwo. Co prawda tutaj jest dużo chaosu i ja najbardziej, szczerze mówiąc, się zastanawiam. Jednak na razie tego nie testuję, ponieważ zakładam, że ciężko jest zdobyć Sombrę w trybie rankingowym tutaj na serwerze testowym. Ale jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak ona będzie działać właśnie w trybie rankingowym, w normalnych warunkach, w sytuacji, w której będzie... Oho. Prawie mnie tutaj odkryła. O Jezusie! No być może Mei też będzie dobrą kontrą. Trzeba to ogarnąć. Jestem bardzo ciekawy właśnie, jakie tutaj ludzie sposoby będą na sobie znajdywali. Ale też właśnie tego, jak ona sobie będzie radzić w trybie rankingowym, kiedy będzie tylko jedna Sombra. Wtedy nie będzie tego całego zamieszania, wtedy naprawdę będzie czuć, myślę, wartość tej postaci, to co ona wnosi do gry. No i to będzie fajne. Dobra. A zrobimy takie sneaky biki. Dobra. O nie, mogłem sobie gdzieś tam z tyłu zostawić translokator. To jest tak użyteczna umiejętność i z tak w sumie niewielkim cooldownem, kiedy używamy tego, wiecie, jakby Kiedy przygotowujecie się po prostu do kolejnej ataki, na kolejne ataki, no to tak naprawdę jeśli w 15 sekundzie, znaczy jeśli w ogóle się cofniecie, to jest kwestia paru sekund, kiedy będziecie mieli znowu dostępny... Ojojoj, zhakuje mnie znowu, ja pierdzielę. To jest tak naprawdę kwestia paru sekund, kiedy znowu będziecie mieli dostępny teleporter. Także sprawa mega. Aj, zatrzymała mnie. No tutaj już nic nie zrobię. Nic nie zrobię, ten kamuflaż, mówię, też tutaj był bez sensu, bo tak jak wcześniej powiedziałem, to nie jest umiejętność defensywna, ona wam nie pomoże przeżyć. No w każdym razie mówię, najciekawsza sprawa totalnie to będzie to, jak Sombra będzie działać w trybie rankingowym i też sposoby, jakie po prostu gracze znajdą na, po pierwsze, granie tą postacią, po drugie... O, patrzcie, nagle Mei i tutaj Sombra jednak. Okej, także ciekawie. W ogóle jakieś bugi tutaj widzę dziwne. Ale też słuchajcie, sposoby kontrowania Sombry to też będzie ciekawa bardzo sprawa, bo bez wątpienia będzie to jedna z tych postaci, która ma ogromny wpływ na to, na po prostu przebieg rozgrywki. To będzie jedna z tych postaci typowo dla prawdziwych skillerów, którzy mogą sami przesądzić o tym, kto po prostu wygra. No i to mówię, jest bardzo ciekawa sprawa. A jeśli chodzi o sposób, w jaki grać się będzie Sombrą, tutaj jeszcze wam zajmę chwilkę dosłownie, no to twórcy powiedzieli wcześniej w jednym z materiałów właśnie promocyjnych postaci, że tak naprawdę są trzy sposoby grania, jakie oni tam wykminili i one zależą po prostu od naszego stylu gry. Możemy skupić się na trzech rodzajach gry tą postacią. Pierwszy z nich to oczywiście taki bardzo domyślny, nasuwający się od razu, to sposób grania jako flanker, ciągłe harasowanie przeciwników, to jest to, co wam pokazywałem. Przejmowanie jednej apteczki, translokator leci, szybko na kamuflażu wchodzicie, zabijacie co możecie, cofacie się. I tak ciągle, tak naprawdę można stosować to w kółko, dopóki ktoś nam nie skampi tej konkretnej apteczki, do której się przytuliliśmy. Ale... to jakby nie jest, według twórców przynajmniej, jedyny sposób gry Sombrą. Możemy też skupić się na przykład typowo na hakowaniu i mniej wtedy walczymy, bardziej poruszamy się po mapie, przejmujemy kolejne apteczki. Generalnie po przejęciu apteczki mamy całą minutę na to, ażeby ktoś z niej skorzystał wielokrotnie, bo one, tak jak mówię, szybko się... respawnują, szybko się odnawiają, także możemy też skupić się na tym, możemy wtedy, wiecie, przejąć kawał mapy w ten sposób, prawda, a następnie wlecieć na niewidzialności między wrogów i użyć sobie ultimate'a, wyciszyć cały zespół i nasi wtedy wchodzą do boju, prawda, czyli możemy bardziej się skupić na hakerstwie. A trzecia opcja to jest granie, słuchajcie, jako taki średniodystansowy zabójca, coś a la Soldier, zresztą tak jak mówiłem, pistolet maszynowy, czyli broń Sombry, właśnie najefektywniejszy zasięg ma, znaczy najefektywniejszy, może najlepsza jest z bliska, ale taki zasięg, który jest w porządku, a jakby zadaje duże obrażenia, ale nie musicie stać blisko w niebezpiecznej pozycji, to takim optymalnym zasięgiem jest właśnie zasięg średni dla Sombry, także no możemy grać też po prostu jak Soldier, możemy trzymać się gdzieś tam za Reinhardtem i tyle, no, tyle. Szczerze mówiąc, mnie się wydaje, że Sombra to będzie połączenie wszystkich tych trzech stylów z naciskiem jednak na granie jako flanker, haraser, no i hakowaniu tego po prostu, co nam wpadnie pod rękę. No ale zobaczymy, z Aną było tak na początku, że generalnie ludzie nie do końca wiedzieli, jak nią grać. Dopiero z czasem jakieś tam kombosy mega mocne się kształciły, typu boostowanie Reinhardta, boostowanie Reapera, także no... Reaper to w ogóle został późno odkryty, a okazał się zabójczą bronią, bardzo mocnym kombem, które jest teraz grane praktycznie w każdym momencie w meczach e-sportowych. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten gameplay. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam was oczywiście do kolejnych materiałów, do oceny filmu. No i tyle, słuchajcie. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się.